Przyjaciele, ja chcę dzisiaj podzielić się takim słowem, które wierzę, że jest też słowem proroczym do nas. Dlaczego uważam, że jest to słowo prorocze, to na koniec, jak przeprowadzę was przez cały proces tutaj myślowy, to wam powiem i wytłumaczę. Jeśli chodzi o nauczania, którymi się z nami dzielę, albo poselstwa, to jest tak, że ja zawsze się o nie modlę. Zawsze modlę się o świeże słowo, o słowo na ten czas, o to, co trzeba zaakcentować. I czasami jest tak, że dostaję inspirację, siadam, to jest praktycznie 10-15 minut i mam całe nauczanie, po prostu płynę w tym. A czasami jest tak, że dobieram pewien obszar, coś na ten temat wiem, coś przeżywam, ale wiem, że muszę się jeszcze gdzieś przekopywać. Jeszcze mi czegoś brakuje. Wiem, że można w tym temacie gdzieś tam sięgnąć więcej i coś jeszcze odkryć, żeby te kropki się połączyły bardziej. I tak jest też z tym dzisiejszym słowem. Trochę sobie z nim chodziłem. Zatytułowałem je "Gdzie jest Twój skarb?" Gdzie jest Twój skarb? Ale przejdźmy od początku. Od początku to, co jest istotne. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety od 19 do 21, znany wszystkim fragment, ale czasami zapominany w swojej istocie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkupują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują się i nie kradną. I ostatnie zdanie, które chcę w tym momencie bardzo podkreślić i chcę się na nim zatrzymać. Albowiem, gdzie jest skarb twój skarb, tam jest też twoje serce. Tam, gdzie jest twój skarb, tam, gdzie go ulokowałeś, to, co zdecydowałeś w swoim życiu, że jest dla ciebie skarbem, tam jest całe twoje serce. I wiecie, mówię o tym dlatego, że widzę, że wiele osób chciałoby w swoim życiu oszukać tę zasadę. Jakoś ją ominąć, zrobić, jakoś przejść bokiem, że może się uda. Ale prawda jest taka, że to jest zasada Boża. To jest prawda. Nikt nie jest w stanie, chociaż nie wiem, jakby się napinał, choćby zjadł 1000 kotletów, nikt nie jest w stanie ominąć tej zasady. Człowiek koncentruje się w swoim życiu na tym, co jest dla niego skarbem. Na tym się koncentruje. To, co realnie definiuje jako skarb w swoim życiu. Wiecie, i przykładów może być masę, tak? Wystarczy poobserwować. Dla niektórych ludzi, nie wiem, skarbem może być ogródek, dla niektórych skarbem, tak naprawdę skarbem mogą być dzieci cielesne, ale dla niektórych ludzi skarbem może być też samo działactwo, samo w sobie pozbawione jakby pewnej głębi celu, tak, działactwo, ale ja jeszcze do tego wrócę, tak? Czyli tam, gdzie umieścisz swój skarb, tam będzie twoje serce, tam będą twoje myśli, tam będzie cała twoja koncentracja. I teraz, bo to ważne jest, żeby to pytanie sobie zadać. Gdzie jest mój skarb? Co realnie jest dla mnie skarbem? Ważne jest, żeby zatrzymać się czasami, zadać sobie tych parę pytań, przeanalizować swoje życie i szczerze odpowiedzieć, na czym mi zależy, tak naprawdę, na czym mi realnie zależy. Bo przebywając w odpowiednim środowisku, można bardzo łatwo i szybko przejąć nomenklaturę tego środowiska. Człowiek bardzo szybko uczy się odpowiadać w taki sposób, jak postrzega, że jest oczekiwanie, że powinien odpowiedzieć, tak? Można tym przesiąknąć. Można się osłuchać.
Tylko że niekoniecznie ma to przełożenie bezpośrednio na życie człowieka. Wiecie, ludzie między innymi w ruchu przebudzeniowym, człowiek zapytany, co jest twoim skarbem, mówi, no szerzenie Królestwa Bożego i głoszenie Ewangelii. Ale później czasami widać pewien dysonans, że to jest takie hasło, taki wrzucony sloganik. Wszyscy tak mówią, to i ja, bo mnie palcem będą wytykać. Czasem dobrze jest stanąć w tym miejscu i pewne pytania sobie pewnie zadać, bo jeśli pokopisz głęboko, generalnie, jeśli ludzie pokopią głęboko, to okazuje się i dzielę się też jakimś doświadczeniem, relacji z ludźmi narodzonego z Bożego Ducha, że wcale to nie doszerzenie Królestwa jest też tym skarbem. Czasami okazuje się, że tak naprawdę właśnie to ten wymarzony dom z ogródkiem, że to jest to upragnione przez całe życie poszukiwane szczęście. Człowiek był rozbity, był samotny, był biedny, potrzebował tego Jezusa, żeby się podnieść. Potrzebował go, tak? No i kiedy jego życie zaczęło się podnosić, okazuje się, że cała jego koncentracja, całe jego serce grupują się właśnie wokół tego domu, tak? Wokół tej werandy, wokół tych biegających piesków. Jezus był potrzebny, żeby wyjść z tego miejsca niedoli, wyzerować się, tak? Ale niekoniecznie odpowiadając, że mi zależy tam, powiedzmy, na wpływie. Okazuje się, że nie. Celem jest ten domek z ogródkiem. Często jest też tak, że celem, czyli tym skarbem, jest mąż czy żona. Przychodzę do kościoła, jestem samotny, czy jestem samotna. Nie wiodło mi się w danej dziedzinie w życiu. Potrzebuję tego Jezusa. I tak naprawdę, dopóki nie mam tego męża, czy tego żony, to tak jakby tak napieram, później to jest ta kwintesencja, to jest ten mój skarb. Posiadanie tego męża samego sobie. To samo jest z dziećmi, cielesnymi dziećmi, tak? Czyli taka wierząca matka Polka. Wierząca, narodzonego z Bożego Ducha. A to jest skarb. To jest skarb. Całe życie jej to wypełnia. O tym generalnie myśli. Tak zdecydowała. Dotychczas, tak? I czasami jest też tak, że z kolei u ludzi, którzy gdzieś tam prosperują w biznesie, że tym realnym skarbem to jest to, żeby była ta duża firma i żeby była ta kasa sama w sobie. Nie po to, żeby z nią robić obrót, nie po to, żeby w Królestwie robić nią obrót, tylko żeby tak sobie siąść, dziękuję Ci Jezu, jest tak fajnie, Ty i ja zjednoczeni i moje 2 miliony na koncie, tak nam fajnie, tak Ty mnie kochasz, ja Cię kocham, tak nam dobrze, tak się dobrze czuję. Dziękuję Ci za to. I nie ma tu więcej. Nie ma. Tak został zdefiniowany skarb. I teraz, co wam chcę powiedzieć? Bo ja nienawidzę takich haseł, sloganów. Gdyby prawdziwym skarbem szeroko rozumianego Kościoła, tak, było szerzenie Królestwa Bożego, to ten otaczający nas świat wyglądałby zupełnie inaczej. Ludzie by żyli Ewangelią. Żyliby Ewangelią. To się tak nie da. Nie byłoby. Ten wpływ byłby zupełnie inny. Gdyby realnie szerzenie Królestwa było skarbem ludzi. Nie jest. Prawda jest taka, że co do zasady nie jest. Nie ma przełożenia, że człowiek narodzony z Bożego Ducha automatycznie ma indywidualnie ustanowione przez siebie w ten sposób skarby. Widzicie też pewne często w swoim życiu, bo ja tego przez moje życie po nawróceniu doświadczyłem bardzo często, pewien dysonans, czyli pewien taki ogromny rozjazd pomiędzy niektórych ludzi, pomiędzy tym, co mówią, że jest ich skarbem, że jest pragnieniem, celem ich życia, a to, jak realnie w praktyce funkcjonują. Jest taki rozjazd. Nie? I teraz
Nie wchodząc za bardzo w szczegóły, ja bym podzielił przyczyny na trzy kategorie. Pierwszą jest lęk, bo się po prostu boją. Drugą są innego rodzaju zaburzenia, nie chcę ich teraz klasyfikować jakoś tam bardziej, powiedzmy. Wyodrębnijmy lęk, wyodrębnijmy innego rodzaju zaburzenia. I trzecią kategorią, dlaczego jest taki dysonans, to jest to, że ludzie gdzie indziej ulokowali swoje skarby. Mówią coś dlatego, że nie wypada powiedzieć inaczej, bo mnie palce wytkną, ale realnie skarb jest gdzie indziej. Gdzie indziej. I teraz to w ogóle, od czego chcę zacząć, jak to dzisiaj do was mówię, to to, że to jest też bardzo ważne. To, żeby człowiek był przede wszystkim spójny sam ze sobą. Żeby był spójny. To jest to, co powiedział też dzisiaj Robert, że królestwo rozdwojone, czy dom rozdwojony, one się nie ostoją. To jest taki często w życiu coraz większy rozkrok, który ludzie robią. I tak to się poszerza, wiecie, ja nie zrobię szpagatu, tak jak Asia Kowalska, ale wiadomo, o co chodzi. Ten rozkrok, on jest coraz większy. I podam wam parę przykładów. Ludzi, których spotykałem w swoim życiu po nawróceniu, co mówili. Na przykład mówili, spotykałem takich, wiele takich osób było, co mówili, że moim celem jest hojnie łożyć na Królestwo Boże. Oni sami z siebie to mówili, to jest najciekawsze. Sami z siebie. I w tej grupie poznałem dwie podgrupy. Jedna podgrupa była taka, że tak naprawdę wiem, że nie dawali nic, bo ciągle mówili, że oni się muszą tam najpierw dorobić. A druga grupa, ta mnie jeszcze bardziej zastanawiała, jak sobie obserwowałem, to byli tacy ludzie, którzy generalnie odeszli z kościoła i zaczęli nam mówić, że już nie muszą płacić dziesięciny, odzyskali wolność finansową. Masz człowieka, który sam z siebie, tak jak dzisiaj, wychodzi, bo ma słowo do kościoła. Sam z siebie. Nikt go nie prosi, nikt go nie wypycha. Wychodzi i składa kilkukrotnie świadectwo o tym, jak dawanie go ubogaca. Jak dawanie go błogosławi. Jak dawanie otwiera mu drzwi, po czym opuszcza kościół i mówi, że w końcu mogę sobie kupić fajną furę. Rozumiecie? Dawanie nigdy nie było jego skarbem. Nigdy. 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 To nie był skarb. Spotkałem ludzi, którzy mówili, jestem ewangelistą. Dlatego, żeby być ewangelistą, nie wystarczy parę razy wyjść i na ulicy do mikrofonu powiedzieć Ewangelię. To jest trochę inaczej. Bycie ewangelistą, a głoszenie Ewangelii, do czego wszyscy jesteśmy powołani. I praktyka była taka, że te osoby nigdy nie głosiły Ewangelii w miejscu, gdzie realnie mogły coś stracić. Mogły stracić twarz. Mogły stracić właśnie swoją całą taką reputację. Mogli stracić może nie pracę, tak? Ale w jakiś sposób zaafiszować. Nie jest problemem dla ludzi, zwróćcie na to uwagę. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli tak, podstawiamy trzy autobusy i jedziemy teraz do Szczecina głosić Ewangelię. Zakładam, dzisiaj chyba nie ma nikogo ze Szczecina. Wszyscy jadą, stają luz. Jestem z Gniezna, nikt mnie tu nie zna, tak? Jadę i głoszę, tak? Idź tam, gdzie żyjesz, do tych wszystkich ludzi. Tam, gdzie realnie możesz doświadczyć prześladowania. Idź. Wiele z tych osób nigdy nie widziałem w takich miejscach. Bo to nie był ich skarb. Nie żyli tym.
Nie rozmyślali o tym rano, kiedy się budzą, wieczorem. To ich nie wypełniało. Tam, gdzie jest twój skarb, jest twoje serce. O skarbie się rozmyśla. Skarbem się żyje. Planuje się pewne rzeczy. On jest. Całe serce człowieka jest ukierunkowane na ten skarb. Są różne odcinki, różne rzeczy. Ja mam pełną świadomość, tak? Ale nie da się nie myśleć o skarbie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie myśli o skarbie. Że ktoś nie żyje skarbem. To znaczy, że to nie jest skarb. I czas najwyższy sobie odpowiedzieć szczerze samemu przed sobą, co jest moim skarbem. Spotkałem też ludzi, którzy mówili: jestem człowiekiem poświęconym. Bo akurat temat poświęcenia był wałkowany w kościele. Ja jestem poświęconym człowiekiem, ale praktyka była taka, że wycofywali się przy pierwszych prześladowaniach. Pierwsze prześladowanie, pierwsze realne wyjście ze strefy ziemskiego poczucia komfortu. Pierwsze zagrożenie, i na to chodziło zgorszenie. Przecież miało być tak fajnie. Spotkałem też ludzi, którzy mówili: jestem chodzącą miłością. Miłość to mój skarb, wiesz, Bóg jest miłością. Jestem zjednoczony z miłością, jestem chodzącą miłością. Ale praktyka była taka, że zawsze walczyli o swoją rację. Zawsze. Do nich musiał należeć ostatni e-mail, ostatni SMS, ostatni telefon. Przecież mam rację. Mam rację. Nie zasnę, bo mam rację. Duch Święty mnie prowadzi. Jestem chodzącą miłością. Spotkałem też ludzi, którzy mówili: ja to w ogóle jestem człowiekiem modlitwy. Jestem wstawiennikiem. Ja to rozumiem w ogóle, to mnie przenika. Po czym na środowych modlitwach widziałem ich tylko wtedy, kiedy ładnie. Tylko wtedy. To nie jest bliska. Nie mówię o takich sytuacjach, kiedy ktoś jest, ma możliwość tylko w wybrane dni. Mówię o tym, co jest jakby w pełni świadome. Dlaczego? Skąd takie przykłady? Skąd właśnie one się wzięły, tak? Że bardzo często ludzie robią coś, szczególnie społeczności, która się czymś jakby charakteryzuje, jedynie dlatego, żeby się komuś przypodobać. Jedynie dlatego, żeby zwrócić na siebie czyjąś uwagę. Zauważ mnie. Zauważ mnie na środowej modlitwie. Byłem. Widziałeś, jak się modliłem? Widziałeś? Taki byłem zaangażowany. To dzięki mnie te przełomy. Zauważ mnie, proszę. Ale to nigdy nie mój skarb. Naprawdę. Ja dzisiaj chcę mówić jakby... To słowo jest proste, ale też ono było głębokie. Skarb. Skarb. Co cię nakręca? Czego pragniesz? Nad czym rozmyślasz? Co jest tym skarbem? Coś wam powiem. Skarbu się nie porzuca. Nie da się porzucić skarbu. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Skarb jest, jeśli ktoś dla kogoś jest skarbem, to on tym żyje. I wokół tego skarbu buduje całą resztę życia. Nawet jeśli droga, która musi przyjść, jeszcze wymaga gdzieś tam wiele odcinków, ale wszystko kręci się wokół tego skarbu. Skarb jest w centrum. Skarb. Reszta jest podporządkowana. I teraz ten człowiek, jak to jest skarb, to on będzie
skoncentrowany na tym skarbie, bez względu na to, czy ma w danym momencie publiczność, czy ma świadków, czy jest sam w ukryciu. I nikt go nie widzi, nikt go nie zauważy, nie pogłaszcze po główce, jak ty się fajnie starasz. Bo to jest skarb. To nie ma znaczenia, czy jest publiczność, czy nie ma publiczności. Skarb. To jest coś, tak jak powiedziałem, najcenniejszego w naszym życiu. Zresztą potwierdzone to jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 44 werset. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który znalazł człowiek. Ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. To jest najważniejsze, najważniejsze. Na tym człowiek się koncentruje, bez względu na to, jak te skarby wyglądały do tej pory. I teraz pokażę wam dzisiaj trochę słowa i doprowadzę was do tego, które tak naprawdę było takim moim ostatnim, osobistym, pełnym objawieniem w tym zakresie, gdzie połączyły mi się pewne rzeczy i pojawił się jeszcze większy efekt, w ogóle wow. Ale zacznę może po kolei, pokażę wam parę aspektów. Generalnie zgodzicie się ze mną, że ludzie Królestwa powinni mieć odpowiednio ustalone priorytety w swoim życiu, tak? To wiele razy o tym mówimy, że priorytety muszą być ustalone. I teraz pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 6 rozdział, 19 werset. Paweł pisze tak. Gromadząc sobie skarb jako fundament na przyszłość, aby mocno chwycić się żywota wiecznego. Tak to jest tłumaczone. Zobaczcie, no to gromadząc sobie skarb jako fundament na przyszłość. Ten skarb, który definiujemy sobie tutaj, na ziemi, mając wolną wolę, będąc odrodzeni z Bożego Ducha, on jest też fundamentem tego, co będziemy robić kiedyś, w wieczności, w przyszłości. On nie tylko chodzi o to, co jest tutaj, ale też, co jest tam. Pamiętajcie, że każdy z nas stanie przed Trybunałem Chrystusowym. Pamiętajcie, że dzieło naszego życia przejdzie przez ogień, tak? Może spłonąć jak siano i słoma, a może być z drogich kamieni i nie spłonąć. Ale to bardzo ważna rzecz, że to, co na ziemi, że tu na ziemi budujesz sobie fundament tego, co będziesz robił w wieczności. Ja lubię patrzeć na rzeczy z perspektywy wieczności. Nie pozwalam, mam taką osobistą higienę, że nie pozwalam, aby doczesność napierała na mnie w taki sposób, że ona całkowicie gdzieś tam wypełnia moją, nie wiem, moją głowę, moje myśli. Nie może tak być. Ja pamiętam, wiecie, była taka sytuacja, dałem się wkręcić tam parę lat temu, tak wszyscy mówią, jest takie popularne zwroty, że tu musimy zasuwać, a w niebie sobie odpoczniemy. Ja pamiętam też tak kiedyś w ogóle, ktoś tak mówi, ja mówię, to ja sobie też odpocznę w niebie w ogóle, super, fajnie, wróciłem do domu. I w ogóle mówię, zaraz, siedzę, męczy mnie to w ogóle. Coś nie da, ale jak to w ogóle w niebie odpocznę? Mówię, może, przecież mówię, tak w ogóle, to ja nie chcę tylko w niebie leżeć i pachnieć. Ja nie chcę w ogóle, ja nie wierzę, że tak wygląda. Że to jest ta największa nagroda, która może mnie spotkać, to teraz tam w ogóle leżysz i pachniesz. Ja nie chcę. Ja chcę zadziałać. Na Marsa mogę polecieć generalnie. Mogę tam coś zbudować, mogę stworzyć kościół, mogę założyć. Nie chcę. Ja się w ogóle wychodzę z tego myślenia, że to nie jest tak. Utrudzeni, przyciśnięci służbą ludzie, nie odnalezieni generalnie dokładnie w tym też, kim są. Nie przeżywający w ogóle wielu aspektów Chrystusa, by dotrwać do tego odpoczynku. Nie. List Jakuba 5:3. Złoto wasze i srebro zaś nie działa, a śmieć i świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście sobie skarby w dniach, które mają się u końcowi. Złoto, jak wiemy, to symbol świętości, srebro to symbol zbawienia. Co mówi Jakub? Jakub mówi, upamiętajcie się. Upamiętajcie się, kościele drogi. Bo drogoście kupieni, tak?
wasze uświęcenie zaś nie działo. Jakość waszego życia, tak, zakurzyła się prawidłami tej ziemi. Zakurzyła się. Rzadko cytuję Hioba, ale czasami są też mocne rzeczy. Hioba 20:20. Ponieważ żądza człowieka była nienasycona, dlatego nie uratują go jego skarby. Żądza człowieka. Człowieka nierozumiejącego swojej tożsamości. Nierozumiejącego. Żądza, która gdzieś go nakręca i ukierunkowuje. I fajne prorocze słowo, kawałek dalej, 20:26. Zupełna ciemność ogarnia jego skarby, pożera go ogień, przez nikogo nierozrodzony i pochłania wszystko, co zalało w jego namiocie. To właśnie proroczy obraz sądu przed Trybunałem Chrystusowym. Tych skarbów, które ludzie sobie nagromadzili, tych skarbów, które sobie definiują, które patrząc z perspektywy ziemi wydają się tym spełnieniem marzeń. Końcem Chrystusa się wydają, tak? Wystarczy trochę się oderwać i okazuje się, że ten zespół ognia może je zniszczyć. Doskonale wiemy, że jako nowonarodzeni ludzie wszyscy pójdziemy do nieba, ale przyjaciele, poniesiemy odpowiedzialność za to, jakie skarby sobie wybraliśmy. Poniesiemy za to odpowiedzialność. Od tego nikt z nas nie ucieknie. Jozue 6:9. Wszystko srebro i złoto, mówiliśmy co to oznacza, oraz przedmioty z miedzi, miedź dotyczy akurat sądu, z miedzi i żelaza poświęcone są Panu i wejdą do skarbca Pana. Wszystko w naszym życiu powinno być związane w ogóle z uświęceniem. Czym jest uświęcenie? Uświęciliście dusze swoje przez posłuszeństwo prawdzie, tak? Posłuszeństwo prawdzie, posłuszeństwo Bożym zasadom. Jest zasada, znamy od strony teorii, tak stosujemy od strony praktyki, tak? Uświęcamy naszą duszę w ten sposób, tak? Z uświęceniem, generalnie ze świętością i strzeżeniem Królestwa Bożego. Bezpośrednio lub pośrednio, tak? Zgodnie z indywidualnym powołaniem, ale strzeżeniem Królestwa Bożego. Dalej, Jozue 6:24. Miasto zaś ze wszystkim, co w nim było, spalili ogniem, a tylko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza oddali do skarbca Pana. Wszystko inne jest nieistotne. To jest kolejna prosta informacja. Jest nieistotne. Wszystko inne zostało spalone w mieście. Zostało spalone. Nic z tego nie przetrwało. Tylko te rzeczy, które wymieniliśmy przed chwilą, tylko one, tak, nadają się, żeby w ogóle nadać im jakąkolwiek rangę w życiu. Żeby w oparciu o nie definiować swoje skarby. Druga Kronik 5:1. Gdy zakończona została cała robota, jaką Salomon kazał wykonać dla świątyni Pana, sprowadził tam Salomon święte dary swego ojca. Co? Srebro i złoto. To kolejna informacja. Wiecie, nie chodzi, czytając Salomona, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, jak to wszystko wyglądało od strony historycznej. Ludzie się koncentrują na tym, ile tam ludzi było i tak dalej, co tam z czego było zbudowane, gdzieś tam, jakie miały wielkości. To są też prorocze obrazy dla nas i informacje, na czym powinniśmy się koncentrować. Co on sprowadził do świątyni Pana, tak? Srebro, złoto i wszystkie przybory i umieścił je w skarbcu świątyni Bożej. Kto jest świątynią Bożą dzisiaj? No my. Każdy z nas. W co powinniśmy się ubierać? W co powinniśmy wyposażać skarbiec? Świętość i perspektywy wieczności. Perspektywa ziemi napiera na każdego człowieka. Perspektywa ziemi próbuje definiować skarby. One często są związane z jakimś poczuciem braków, które ludzie mieli. Nie możemy patrzeć na to z perspektywy ziemi. I to też generalnie są te rzeczy najbardziej opresjonowane przez diabła. Druga Królewska 24:12-13. Wyszedł Jehojachin, król ludzki, wraz ze swoją matką i ze swoim dworem, swymi dostojnikami i eunuchami do króla babilońskiego.
Wtedy król babiloński kazał go pojmać w 8 roku swego panowania i kazał wywieźć stamtąd wszystkie skarby świątyni Pana i skarby królewskiego domu i potłuc wszystkie złote naczynia, które sporządził sam Salomon dla przybytku Pana. Złote naczynia kazał zniszczyć, kazał potłuc. Diabeł tego nienawidzi. Nienawidzi tego. Nienawidzi tego, kiedy ludzie są ukierunkowani na świętość. Nienawidzi tego, kiedy są ukierunkowani na perspektywy wieczności. Zobaczcie, on nawet tego nie chciał zabierać, bo kazał to potłuc, zniszczyć. Nienawidzi tego. Nienawidzi. Ewangelia Łukasza 12, 16, 21. Tak? Chciałbym, żebyśmy zaczęli zmierzać w stronę tak praktycznych informacji. Przeczytam przypowieść, którą każdy zna. Powiedziałbym podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję. Zgromadzę tam wszystko, wszystkie zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. A rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Tak będzie z każdym, który gromadzi skarby dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Uwielbiam takie sformułowania, uwielbiam rozmawiać na ten temat z ludźmi. Pamiętam, kiedyś byłem indoktrynowany w tym, że właśnie ty musisz być w Bogu bogaty. Mówię, to jest bardzo, mówię, interesujące. Mówię, zgadzam się z tym. Mówię, powiedz mi w ogóle, co ty przez to rozumiesz? Słuchajcie, ja już słyszałem takie rzeczy, co to znaczy być bogatym w ogóle w Bogu, tak? Każdy obrońca swojej teorii jakiejś, tak? Ale parę wersetów dalej, bo tam jest odpowiedź. Bo Jezus im mówi tam, nie drożcie się po kolei, ale później wraca i mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, bo upodobało się Ojcu dać wam Królestwo. Upodobało się mu dać, jest wasze. Dostaliście, więc go szukajcie. Szukajcie go. I teraz, gdzie go mamy szukać? W sobie. W swoim duchu. Tu jest królestwo, które dam nam Ojciec. Tu. Tu jest to królestwo, którego mamy szukać. Jak się tym w praktyce poruszyć? Od tych bardziej oczywistych informacji do tych, którą też ostatnio przyjąłem, przejdziemy. Przy powieści Salomona 2:1-5. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nastawiając ucha na mądrość, zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz boja się Pana i uzyskasz poznanie Boga. Pierwsza rzecz, nastawienie na w ogóle zgłębianie mądrości. I będę o tym mówił, wiesz, Artur dzisiaj w ogóle wywołał ten temat, ale co się z tym wiąże? Głębokość życia. Głębokość życia. Czasami mam takie wrażenie, że jest taka tendencja, żeby się po prostu ślizgać. Mam jakąś wiedzę, zaczerpnąłem wiedzę, okej, już znam definicję wiary, już znam definicję łaski generalnie, tu jestem w ogóle kozak, wszystko generalnie, więc tak się będę się ślizgał. Głębokość życia. Wiara, łaska, wszystkie zasady, wszystko tak naprawdę, o czym mówimy, to musi mieć przełożenie na bezpośrednie nasze życie. Na każdą sytuację, czy spotykamy jakiegokolwiek człowieka, czy dotyczy naszego życia, to musi mieć przełożenie, to jest praktyczna wiedza. To nie jest tylko wiedza na niedzielne kazanie. To musi być stosowane. Czyli musi być głębokość życia i nastawienie na zgłębianie tej mądrości. Gdzie? No, odpowiedź jest oczywista, tak? Znamy chociażby Kolosan 2:2-3, wychodząc jakby po kolei. Aby pocieszone były ich serca, oni połączeni w miłości, zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania
tajemnicy Bożej to jest w Chrystusa, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby, mądrość i poznanie, tak? No wiemy o tym, tak? W Chrystusie. W Chrystusie jest jakby zawarta mądrość, w Chrystusie, w którym jesteśmy zjednoczeni, w żywym Słowie. Ale co to znaczy? No mamy przebywać z tym Słowem. Mamy przebywać z nim też. Mamy się w nim zanurzać. Mamy je rozważać. No Słowem jest Chrystus. Musimy mieć też na to czas. Izajasz 33:6. Bogactwem zbawienia jest mądrość i poznanie. Boja się przed Panem to jest skarb. Kiedy człowiek wzrasta w mądrości, realnie, to wzrasta też w bojaźni do Pana. Nie tej religijnej, nie tej takiej, w sumie nawet to zapominałem, jak tam ci religijni ludzie o tej o niej mówią, ale zaczyna się przenikać w ogóle. Świadomość Jego wszechbytu. W ogóle wszechobecność. Jego w ogóle potęgi. Jego majestatu. W ogóle udrażniasz się. Twój rozum posiada informacje praktyczne, a jednocześnie rośniesz w mądrości i rośniesz w tej takiej bojaźni. W tym całym też jakby szacunku. Teraz fragment, który często jest tam cytowany przez ludzi biednych. To jest Mistrzostwo Świata. Ewangelia Mateusza 19:21. Jeśli chcesz być doskonały, idź i sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i mnie naśladuj. Zauważyliście pewną prawidłowość, że najczęściej ludzie, którzy mają niedostatek finansowy, używają tego wersetu. To w ogóle nie chodzi o pieniądze. Kompletnie. To nie jest w ogóle prawda Boża, zasada Boża o pieniądzach. Tu chodzi znowu o serce człowieka. O jego serce. Ten człowiek, on miał gdzieś ulokowane swoje skarby. Tak? On się skoncentrował. Mamona go ogarniała. Nie pieniądze są problemem, a miłość pieniędzy, tak? Jest korzeniem wszelkiego zła. Więc tak naprawdę Jezus w tym słowie mówi o realnym zaufaniu Jego osobie. Zrezygnuj ze skarbu, który miałeś do tej pory i uznaj mnie za skarb. Zrezygnujesz. Zostawisz to. Przestaniesz się na tym koncentrować non-stop. Przestaniesz. Przestanie to być numer jeden w twoim życiu. Wokół tego przestaniesz biegać. Sam przed sobą próbując się usprawiedliwiać. To przykład człowieka, który chciałby to obejść, to co powiedziałem. Chciałby mieć i gonić tutaj, w tym wypadku on akurat za tą kazą i jednocześnie tutaj w jakiś sposób przy Jezusie może się przypodobać, że ma takie trochę inne skarby. Inne skarby. No ale Jezus szybko go rozszyfrował. Powiedział, musisz przewartościować swoje priorytety w życiu, tak? I kolejna informacja, Paweł w Hebrajczyków 11:26 daje kolejną wskazówkę. Uznaj. Uznaj. Sama nie przyjdzie. Uznaj. Hańbę Chrystusową, on to tak nakreślił. Tak, tym językiem, żeby to było zrozumiałe. Czyli wszystko, co jest związane z ukrzyżowaniem, z odrzuceniem, z prześladowaniami, uznaj to, ten charakter, ten rodzaj życia za większe bogactwo niż wszystkie skarby Egiptu. Uznaj to. Od tego zacznij. Uznaj. Podejmij decyzję. Nie spinaj się jeszcze, jak to będzie wyglądało. Uznaj. To jest punkt jeden. I skieruj oczy na prawdziwy skarb i na prawdziwą zapłatę, tak? Zgwałć swoją duszę. Zgwałć ją w tym zakresie. Po ludzku będzie szukała poczucia bezpieczeństwa tak, jak wszyscy funkcjonujący w tym świecie. Ale teraz proste słowo. Żyj jak Chrystus. Uznaj, że Jego droga, Jego sposób życia jest większy niż wszystkie skarby Egiptu. Ale znowu, nie powierzchownie,
na podstawie odpowiedzi w kościele, ktoś zapyta, wszyscy podnieśli rękę, wszyscy tak odpowiadają, to ja też mogę, przecież nie mogę, jestem w ruchu przebudzeniowym. Nie, sam w komorze. Sam. Kiedy definiujesz, po co żyjesz i kiedy definiujesz, co chcesz zrobić. Sam odpowiedz na to pytanie. Sam się mylę. Sam się zadeklaruj. I bądź w tym konsekwentny. I wreszcie chcę przychodzić do rzeczy, którą ostatnio jakby tak przyjąłem jeszcze bardziej jakby zrozumiałem, kiedy przychodziłem, rozważałem ten temat, takiej kwintesencji, która jest w drugim liście Koryntian 4:7. Paweł mówi tak. Mamy też ten skarb w naczyniach winianych. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, nie z nas. To ludzie są naszym skarbem. Ludzie. Skarb nie jest ulokowany w służbie, w niczym, w ludziach, w naczyniach glinianych. Skarb. Kwintesencja tego. Kiedy chcesz służyć? Po co chcesz służyć? Jak nie chodzi o człowieka? Jezus nie poszedł na krzyż, żeby wynieść krzyż. Jezus poszedł na krzyż, aby uratować człowieka. Ciebie i mnie. Wszystko się do tego sprowadza. To jest prosta rzecz. Jeśli komuś usługuję, uwolnię jakieś życie do niego. Coś. Jestem w ogóle ukierunkowany na niego. I coś uwolnię. To życie jego bogaci. To życie dalej on może gdzieś zaniesie. Teraz, jeśli on jest ubogacony, a ja mam mój skarb. I ten skarb przejdzie przez ogień. Ten skarb przejdzie. To ci wszyscy ludzie będą świadczyć. Kiedy mamy poukładane wszystko, kiedy mamy poukładane intencje i kiedy rozumiemy to, że tak naprawdę kiedy głosimy Ewangelię, to chodzi o tych ludzi. Kiedy rozmyślasz też o tym, idąc, nie wiem, na ulicę, gdziekolwiek, bo tak często o tym mówimy. Głoszenie Ewangelii to ulica jest jednym z elementów, ale też nie wszystko, tak? Módl się o tych ludzi. Rozmyślaj o tym. Bądź skoncentrowany na tym. To nie tylko przy głoszeniu Ewangelii. Przy jakiejkolwiek formie usługiwania. To skarb. Skarb. To zmienia perspektywę. Bardzo mocno zmienia perspektywę. Wielu rzeczy. Wielu rzeczy. Można być w pędzie robienia rzeczy. Można być. Robi się dlatego, że wszyscy je robią. Robi się dlatego, że tak się stałem nauczony. Ale mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Tu jest ulokowany w ludziach, do których uwalniamy jakąś część Chrystusowości, jakąś część. W ludziach, którzy dzięki nam doświadczają Boga. W ludziach, którzy dzięki nam narodzili się na nowo. W ludziach, którzy dzięki nam przyjęli jakąś Jego też część, doświadczyli jakiegoś spotkania poprzez uzdrowienie, przestali być zniewoleni. W ludziach, którzy dzięki nam wzrośli, ubogaciłeś czymś człowieka. Podałeś mu życie. Nie potrzebujesz schematem. Ubogaciłeś go. To twój skarb. To twój skarb. Ostatnio rozważałem sobie słowo z Ewangelii Łukasza 4:18. Jezus mówi: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. No do czego go namaścił? Do zwiastowania Ewangelii, tak? Do dobrej nowiny. Do głoszenia Ewangelii. Do ogłoszenia jeńcom wyzwolenia.
Wyzwolenia, które już się dokonało, tak? 2000 lat temu się dokonało. Do głoszenia ślepym przejrzenia. Czyli głoszenia czego? Prawdy. Prawdy. Ślepy jest ten, co nie widzi. Do głoszenia przejrzenia. Do wypuszczenia uciśnionych na wolność. Do uwalniania ludzi. Uwalniania. W różny sposób, w różnych formach. Bo wiemy, że uwalnianie następuje w bardzo różny sposób. Do zwiastowania miłościwego roku Pana. Do głoszenia łaski. Teraz docieranie z tą pięcioraką informacją, tak? Z tym zakresem do ludzi, to nasz skarb. Bezpośrednio lub pośrednio, tak jak powiedziałem. W zależności od indywidualnego powołania, czy tak jak Robert dzisiaj mówił też a propos swojego życia. Ale bezpośrednio lub pośrednio, każdy człowiek, patrzący z perspektywy nieba, rozumiejący realnie, czym jest skarb, nie dający się wkręcić czy oszukać, będzie bezpośrednio czy pośrednio miał ten skarb, jego skarb będzie w tym obszarze ulokowany. W szerzeniu królestwa. Przeczytam wam jeszcze jedną informację. Ja nie wypisywałem, bo trochę długa. Sobie ją zaznaczyłem. Druga Królewska 12, nie, 20, 12, 21. W tym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, do Hiskiasza list wraz z upominkiem, ponieważ słyszał, że Hiskiasz chorował. Król babiloński. Hiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im cały swój skarbiec. Srebro i złoto, i wolności, i drogocenne olejki, i zbrojownie, w ogóle wszystko, co znajdowało się w jego skarbach. Nie było takiej rzeczy, której by Hiskiasz nie pokazał w swoim domu i w całym swoim władztwie. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i zapytał go, co powiedzieli ci mężowie i skąd przyszli do ciebie? A Hiskiasz odpowiedział, przyszli z dalekiej ziemi, z Babilonu. Pytał wtedy dalej, a co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział, wszystko, co jest w moim domu, widzieli. Nie było takiej rzeczy, której bym ich nie pokazał w moich skarbcach. Wtedy Izajasz rzekł do Hiskiasza, słuchaj słowa Pana, oto idą dni, że wszystko, co jest w twoim domu i wszystko, co nagromadzili twoi ojcowie, do dnia dzisiejszego zostanie zabrane do Babilonu, a tu nic nie pozostanie, mówi Pan. A z twoich wnuków, którzy od ciebie będą pochodzić, z ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych, aby zostali pod komorzymi w pałacu króla babilońskiego. Wtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza, dobre jest słowo Pana, które powiedziałeś. Pomyślał bowiem, czemu nie? Wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Pozostałe ze sprawy, w zasadzie na tym możemy skończyć. Hiskiasz to był bardzo duży reformator. Hiskiasz to był człowiek, który zrobił duże, porządne rzeczy. Nie wdając się w szczegóły, ale Hiskiasz, przyjaciele, stracił orientację. Pod koniec stracił orientację. Pogubił się. Nie otwieraj się na skarby tej ziemi. Nie flirtuj z królem babilońskim. Nie otwieraj się. Król babiloński to złodziej. Złodziej. Po prostu złodziej. On chce cię obrabować ze swoich skarbów i z fundamentu na wieczność też. To jest ważna informacja. Hiskiaszowi nie przydarzyło się to, kiedy był na początku swojej drogi. Na początku był gorący i leciał jak przecinak. Ale później perspektywa mu się trochę zagubiła. Najważniejsze, żeby był tutaj spokój. Nie Hiskiasz. Nie on powinien tak się zachować. I nie my powinniśmy tracić orientacji. My nie powinniśmy tracić orientacji, koncentrując się na skarbach tej ziemi, czy na jakimkolwiek brataniu z królem babilońskim. Ja mam taką prośbę do was. Tak samo jak robię ja, tak samo zawsze
kieruję to do was. Zrewiduj dzisiaj. Zrewiduj dzisiaj, co jest twoim skarbem. Ksa realnie, czy sama przed sobą. Co jest moim skarbem? I teraz, jeśli jest on prawidłowy, to się w tym umocni. To niech to słowo będzie w ogóle umocnieniem dla ciebie. Natomiast jeśli widzisz, że nie jest on prawidłowy, że wdałeś się w jakiś może flirt z królem babilońskim, to spokutuj dzisiaj. Spokutuj dzisiaj, bo to wam powiedziałem, dlaczego uważam, że jest to prorocze słowo. Dlatego, że mam takie bardzo silne przekonanie, że nadchodzi przed naszym Kościołem i przed naszym ruchem taki czas, w którym po prostu bardzo szybko zostanie to zweryfikowane, co indywidualnie w naszym życiu jest skarbem. Czy inne rzeczy zostaną poświęcone, żeby wejść na maksa, bo skala może trochę zaskoczyć. I to nie będzie czas, kiedy wtedy trzeba sobie zadawać pytania. Wtedy jest czas, że już się biegnie. Już nie ma odwrotu. Teraz jest czas, że każdy, kto potrzebuje, powinien uporządkować to. Uporządkować to i być też ze sobą jakby spójnym.